Staraj się go regulować. Nie staraj się go podgłaśniać ani ściszać. Przewieźć do przodu ani w tył. Bowiem za chwilę wkroczysz do teatru wyobraźni, w którym poczujesz tchnienie grozy. Cezary Pfeiffer. Cienie nad miastem. W cieniach zawsze się kryją straszne zjawy. Noc ma wieczną swą tajemnicę. Władysław Stanisław Reymont. Wampir. Zima 1831 roku była nad wyraz mroźna, choć nie obfitowała w tęgie opady śniegu. Wrony krążyły ponad polami, przysiadając tylko niekiedy na przyprószoną białym puchem ziemię. Czarne ptactwo starało się znaleźć resztki pożywienia w zimowej zmarzlinie. Gdy któremuś udało się wygrzebać odrobinę ziarna, natychmiast rozpoczynała się wojna o życzydajne okruszyny. Niekiedy żołnierze rzucali krztynę pieczywa, aby nacieszyć oko ptasią bijatyką. Ciemno-szare niebo ciężale górowało nad rozległym krajobrazem. Słońce w żaden sposób nie potrafiło przebić się poprzez zwały chmur. Pomimo południowej pory, świat spowijała aura jakiegoś dziwnego mroku. Po dość trudnym początku powstanie zaczęło nabierać tempa. Po bohaterskiej nocy listopadowej, w której przebudzony naród ruszył do walki przeciwko bestialskiemu bezprawiu, ugodowcy padali na kolana, prosząc o łaskę i zmiłowanie. Ta marna grupa lojalistów usiłowała lizać stopy caratu. Istną hańbą było rozbrojenie ludności po zdobyciu warszawskiego arsenału. Generał Chłopicki pozwolił ujść z Warszawy księciu Konstantemu, pod którego butem żyliśmy przez 15 lat. Na całe szczęście, porażka jego polityki przyniosła nam detronizację cara. Po niepodległość musimy sięgnąć sami. Wystarczy wepchnąć nóż w ladacznicę Rosji, a wolność do nas powróci. Z rozmyśleń wyrwały mnie słowa adiutanta. Panie kapitanie, zbliżamy się do miasta. Czy będziemy wjeżdżać z całą siłą? Nie chodzi o Jabłońskiego, ruszy w podjazd. Należy zbadać teren. Zapowiedz też, że żadnych gwałtów i rozbojów tolerować nie będę. Niemniej staniemy obozowiskiem. Tak jest, zawołał porucznik, po czym zawrócił ostro konia, żeby przekazać rozkazy. Jako dowódca kompanii musiałem dbać o swoich żołnierzy. Byli zmęczeni długim marszem, dlatego zasługiwali na odpoczynek w lepszych warunkach. Powstanie miało rozszerzać się na kolejne tereny i zgodnie z dyspozycją pułkownika Krasickiego mieliśmy zająć Ostrów. Wąska droga coraz bardziej rozwidlała się po niedługim czasie. W oddali zaczęły majaczyć mętne kształty miasteczka. Wtem ujrzałem podjazd Jabłońskiego. Melduj. Jabłoński zdawał się być osobliwie pobladły, jakby coś go właśnie zatrwożyło. Z trudem próbował uspokoić konia. Wreszcie stanął przy mnie. Jakaś morowa cisza panuje nad miastem. Ludzi nie widać. Pustka. Tylko wrony kraczą. Bełkotał Jabłoński. Jego oczy zdawały się odtwarzać jakieś straszne obrazy. Wejrzę się w garść, huknąłem natychmiast na podwodnego. Powoli zaczął wracać do naszego świata. Cóżeście tam widzieli? Nikogo. Ni mogiły, panie kapitanie. A jednak Jabłoński wciąż chrypiał niedorzecznie. I taka pustka was przeraziła? Wstyd. Prychnąłem na postawę doświadczonego żołnierza.
Chyba sam będę musiał przekonać się, co za dziwy tam panują. Piotrowski, Grodkowski, za mną. To mówiąc, ruszyłem w stronę zamglonego zarysu miasta. Wkraczając między drewnianą zabudowę, zostaliśmy przywitani przez zimne powietrze, zupełnie jakbyśmy pełzli w jakąś lepką maź. Musiało to być jednak złudzenie. Zdarza się bowiem, że temperatura waha się na danym terenie, przybierając niekiedy chłodniejsze oblicze. Ostrów był nad wyraz skromnym miasteczkiem. Z wiadomości uzyskanych w pułku dowiedziałem się, że liczył około 300 mieszkańców. Wjechaliśmy na niewybrukowaną drogę. Konie pewnie kroczyły po zamarzniętych grudach ziemi. Na ulicach panował senny ruch. Gospodynie załatwiały codzienne sprawunki, a rzemieślnicy pracowali nad swoimi wyrobami. Na rogach ulic ustawionych było kilka straganów. Drobni kupcy handlowali jakimiś garnkami, szmatami i towarami zwykłego użytku. Wszystko to, co mówił Jabłoński, było jego nierozumnym przewidzeniem. Tak jak myślałem. Nasz wjazd natychmiast ożywił mieszkańców. Wyglądali na przestraszonych. My powstańcy, nie bójcie się ludzie. My Polacy. Żadna krzywda wam nie grozi, zawołał donośnie adiutant Piotrowski. Po chwili dogoniła nas reszta podkomendnych. W tym towarzystwie był również Jabłoński. I cóż, mości weteranie, rzekniesz? Gdzie ta morowa cisza? Ostro przypiłem do sierżanta. W kompanii ceniłem dyscyplinę i powagę. Nie mogę pozwolić sobie na jakieś dziecinne rozprzężenie obyczajów. Nic nie rozumiem, panie kapitanie. Nie rozumiem. Wszak wszyscy z oddziałem widzieliśmy ten strach, tę bladą trwogę. Lica Jabłońskiego wciąż nie przybrały normalnego koloru. Hejże, wy tam! Rzuciłem w stronę ludzi Jabłońskiego. I wy widzieliście to, co nam opisuje pan sierżant? Odpowiedziała mi jednak cisza. Podlegli Jabłońskiemu żołnierze wpatrywali się tylko w ziemię. Mocno zagniewała mnie taka postawa. Co jest, zapomnieliście języka w gębie? Mam wam przypomnieć, gdzie wasze miejsce? Ryknąłem na wyraźnie zastudzonych żołnierzy. Panie kapitanie, bo to trochę inaczej było, niż się wydaje, bo pan, bo sierżant. Niech jeden mówi, powiedziałem surowo. Bo pan sierżant złamał szyk i wyrwał przed nas o kilka długości. I nim myśmy zdążyli do niej dojść, to pan sierżant już wracał ze spłoszonym koniem. Za wyjaśnienia zebrał się Głowacki. Ale już byliśmy prawie w mieście i ludzi żeśmy widzieli. Przerwał na chwilę relacjonowanie. Zwyczajnie to wszystko wyglądało, dodał ze spuszczonym wzrokiem. Na Boga żywego, zakrzyknął Jabłoński. Przecie tam nic nie było. Jeno strach i trwoga. Musicie wypocząć, sierżancie. Droga była długa. Staniemy z kompanią obozowiskiem. Nie chciałem pogrążać Jabłońskiego w oczach wszystkich żołnierzy, którzy właśnie wchodzili do wypełnionego chłodem miasta. Wokół zaczęła zbierać się kilkunastoosobowa grupa gawiedzi. Odziani byli w brudne, obdarte łachmany. Umorusane, bezzębne gęby gapiły się na nas tępym wzrokiem. W niewielkim tłumie dostrzegłem kilku kalekich ni to mieszczan, ni żebraków. Podpierali się na drewnianych kulach. Kobiety i mężczyźni mieli na nogach drewniane chodaki. Wszystkie były mocno znoszone. Mimo dużego chłodu, wielu spośród tejże biedoty założyło je na bose stopy. Tylko szczęśliwi mieli je powijane obskurnymi szmatami. Wtem ozwał się Piotrowski. Słuchajcie, ludzie, przed wami ważna osobistość. To pan kapitan Jan Rakowski wiedzie kompanię powstańczą, aby was wyzwolić z carskiej niewoli. Tłum zdawał się w ogóle nie pojmować znaczenia słów mojego adiutanta. Liszajowate facjaty wciąż spoglądały na nas pustym spojrzeniem. Jeden z handlarzy rzucił do nas pytanie. To co teraz będzie? W jego głosie wcale nie dawało się odczuć niepewności. Był raczej pełen pretensji. Lęk mieszczan zaczął się rozchodzić w mazistym powietrzu. Teraz Polska tu nastanie. Zawołałem z powagą, choć moje słowa nie wywołały na mieszczanach żadnej entuzjastycznej reakcji.
prowadzić pana kapitana do ławy miejskiej. Dorzucił się do moich słów Piotrowski. A na co takiemu szlachetce chadzać do tych psybratów? Rzekł jeden z kalekich. To wszyscy wiedzą, że oni złamanego grosza nie są warci. Powiedział ktoś inny. Bardzo zdumiał mnie stosunek mieszczan do władz Ostrowa. Wypowiedziany z nadzwyczajną bezczelnością i brakiem wstydu. Wszak zwierzchnictwu należy się stosowny szacunek. Po chwili jednak usłyszałem jeszcze bardziej zaskakujące słowa. Oni tam z samym diabłem paktują. Miejcie baczenie, ozwała się młoda, może 20-letnia dziewczyna. Mocno wychudzoną twarz oplatały kruczo-czarne włosy. Jej oczy zionęły czernią, pełną smutku i bólu. Iskrzyły się wśród tłumu jak dwa kamienie węgielne. Chciałem sądować ją jakimś zapytaniem, lecz już nie dostrzegłem dziewki. Rzecz wyglądała, jakby rozpłynęła się wśród tłumu, choć wcale nie odwróciłem swojej atencji. Szukałem jeszcze owej dziwnej istoty zagubionym wzrokiem, jednak nigdzie nie mogłem jej dostrzec. Panie kapitanie, powinniśmy udać się do burmistrza, przypomniał mi powierzone zadanie Piotrowski. A, tak, dokonamy tego niezwłocznie, odparłem w zadumie. Ból i smutek. To właśnie one stały w jej oczach, niczym brat i siostra, niczym zgodni kochankowie. Kim była? Nie mogę oderwać od niej myśli. Dziewczyna pojawiła się nagle i równie nagle przepadła po tych tajemniczych słowach. Zawsze byłem człowiekiem racjonalnym. Nigdy nie dawałem oszukać swoich zmysłów zwykłym przewidzeniem i omamom wywołanym przez przyrodę. Niezbicie wierzyłem w potęgę rozumu, starając się w sposób logiczny pojmować rzeczywistość otaczającą człowieka. Lecz jak u licha wyjaśnić ten przypadek? Wszak nie odwróciłem spojrzenia od miejsca, w którym stała owa dziewczyna, a jednak gdzieś zniknęła. I wciąż moją głowę świdrowały jej czarne oczy, pełne bólu i smutku. Ratusz odnaleźliśmy bez żadnego trudu. Był to obskurny i brudny budynek, choć jako jeden z niewielu w miasteczku został prawie w całości wymurowany. Drewniana wieżyczka sprawiała wrażenie, jakby miała za chwilę runąć. Krążyły nad nią liczne stada wron, które po chwili przysiadywały na belkach. Jednak ciemne niebo i wtedy nie było puste, bowiem w powietrze wzbijała się kolejna chmara czarnego ptactwa. Schody wewnątrz ratusza były oparciem dla niejednego kroku. Obecnie pozapadały się ze starości, jakby chciały pochłonąć napotykanych wędrowców. W halu przywitała nas jedynie cisza. Czyżby odźwiernego zwolniony ze służby? Cóż to za porządki. Sprężystym krokiem weszliśmy do sali ławniczej. Przy podłużnym stole siedziało kilku mężczyzn. Odziani byli w czarne, znoszone fraki. Podnieśli głowy na nasze wejście. Panowie powstańcy, zapytał jeden spośród ławników. Czyżby już ktoś zdążył im donieść o naszym wjeździe do miasta? Widać po umundurowaniu, żeście wojskowi. Najwyraźniej spostrzegli zaskoczenie na mojej twarzy. Słowa te wyrzekł ten sam mężczyzna, który przed chwilą zabrał głos. Poza tym i do naszego Ostrowa dochodzą wieści o działaniach powstańczych. Dodał po chwili. Stawał się być postacią najmożniejszą pośród wszystkich siedzących. Trudno jednak mówić, że w rzeczywistości wyglądał godnie. Wyróżniał się jedynie na tle ostrowskich ławników. Kapitan Jan Rakowski, Herbut Szyfdar. Przedstawiłem się pewnym głosem. Prowadzę kompanię, aby utworzyć przyczółki zaopatrzenia, lecz przede wszystkim oznajmiam wam, że plugawy car Mikołaj został zrzucony z polskiego tronu. Czyli cóż przynosicie? Tylko wojnę? My niesiemy wam wolność, ludzie. Dzięki narodowemu zrywowi żyjemy w wolnej Polsce. Na nic nam się nie przyda to oswobodzenie. W owym świecie jedno najbogatsi są wolni, a szary człowiek marnie trwa pod butem wielkiego pana. Odpowiedział zuchwale. Nie chciałem jednak rozpoczynać rządów nowej władzy od ukarania jednego spośród ławników miejskich. Jak to? Właściwie jesteś przeciwnikiem prawowitego porządku? A pan, mości kapitanie, wierzy w jedyny porządek na świecie?
jeden słuszny ład ustanowiony przez Boga? Jest to należyty i święty porządek, którego strzec należy, odpowiedziałem nieco zmieszany. Nie wiedzieć czemu, ale odczułem pewne zakłopotanie. A co jeśli świętości nie ma? Co jeśli niczego nie ma poza tym, co widzimy i czujemy? Nieznajomy ławnik świdrował mnie chłodnym wzrokiem. Nie przyszedłem prowadzić tu dysput teozoficznych. Chciałem odciąć się od rozmowy, która zaczęła wkraczać na zupełnie niespodziewane szlaki. Moje przybycie ma zgoła inny charakter. Który z was jest burmistrzem Ostrowa? Rozmawiasz z nim, waść. Nazywam się Henryk Landau i przewodzę tej skromnej mieścinie. Lecz coś mi się zdaje, że od teraz zaprowadzicie u nas powstańcze porządki. Zgodnie z listem pana pułkownika Krasickiego zostałem czasowo mianowany komendantem miasta. Rada ma obecnie pełnić jedynie obowiązki doradcze, powiedziałem z naciskiem. Zatem przejmujesz władzę, mości kapitanie. Nie odczuwasz lęku? Sprawy miejskie wam pozostawiam. Ja, na mocy nadanego mi prawa, będę pilnował spokoju i porządku. A, to dobrze się składa, rzekł oleistym głosem Landau. Wszak jest w naszym mieście pewna sprawa wymagająca uregulowania. Otóż niedaleko cmentarza położony jest niewielki dworek. Stary to budynek, pamięta jeszcze czasy króla Sobieskiego, a może i starsze. Należał do szlacheckiego rodu Wałdowskich. Niegdyś była to bogata familia posiadająca sporo zagonów ziemi, ale z biegiem czasu znacznie zubożeli, by ostatecznie stracić cały majątek. W zrujnowanym dworze żył jeszcze ostatni z rodu. Jakub Wałdowski był to człowiek osobliwy, egzystował zupełnie odcięty od świata. Nikt go nie odwiedzał, a i sam dość rzadko opuszczał swoje domostwo. Pod koniec życia zupełnie postradał zmysły, ponoć. Parał się alchemią i czarną magią. Od czasu, jak powiesił się we własnym domu, zachodzą tam niezwyczajne zjawiska. Raz widziano tam jakąś kobietę w bieli, całą zakrwawioną od pasa w dół. Innym razem ktoś napotkał dzieci błąkające się po zmroku. Podobno pytały przechodniów o drogę do domu. I te wszystkie dziwy działy się w okolicach owego dworu Wałdowskich? Zapytałem z niedowierzaniem. Te i jeszcze inne. Strach o nich mówić. Landau ściszył głos. Ponoć w nocy słychać tam wrzaski i jęki, jakby tam jacyś ludzie w mękach konali. A cóż ma do tego komendatura powstańcza? Już się domyślałem, czego oczekuje ode mnie burmistrz Ostrowski. Wszak wy, jako przedstawiciele nowej władzy, winniście wyjaśnić tę niezwykłą sprawę, mości kapitanie. Sami powiedzieliście, że odpowiadacie teraz za porządek i spokój w mieście. Zajmę się tym w najbliższym czasie, ale zapewniam was, burmistrzu, że przyczyna tych dziwnych wypadków okaże się całkiem prozaiczna. Odrzekłem po chwili. Jakkolwiek żądania Landaua brzmiały kuriozalnie, nie mogłem jednak odmówić jego dezyderatom. Niestety miał rację. Odpowiadałem za spokój w mieście. Chciałem już opuścić ratusz, lecz nagle przypomniała mi się jeszcze jedna sprawa. Powiedz mi, burmistrzu, czy uważasz się za dobrego gospodarza? Cała gawieć mocno narzekała na radę miasta. A cóż to, mości kapitanie, wierzysz w słowa tych obdartusów? Odpowiedział Landau nieco oburzony. Wszak zwolennik trwałego ładu społecznego powinien pamiętać, że lud zawsze będzie narzekał na swoją władzę. Burmistrz ma swoją odpowiedź na wszystko, parłem ostro. Cała scena mojej rozmowy z burmistrzem była wyjątkowo dziwna. Nie byliśmy sami we wnętrzu ratusza, lecz mój adiutant, jak i ławnicy miejscy sprawiali wrażenie nieobecnych. Byli jakby skonfundowani milczeniem. Czyż mogło to być realne? Ależ tak. Wszak moi żołnierze wiedzieli, że nie mogą znieść, gdy ktoś wtrąca się do rozmowy prowadzonej przeze mnie. Przecie toż samo mogli myśleć podwładni Landaua. Wychodząc z owego ratusza, czułem do siebie żal, iż w ogóle zgodziłem się podejmować wyjaśnienia tej iście groteskowej sprawy, lecz słowo się rzekło. Za pomocą potęgi rozumu rozwikłam tajemną zagadkę, powitą wśród cieni niewiedzy ludzkiej. Grotkowski zajął w międzyczasie niewykorzystywane przez mieszkańców spichlerze. Znakomicie nadawały się na koszarowanie kompanii.
Żołnierze na pewno nabiorą sił do dalszej walki. Dobrze się spisałeś, pochwalił Grodkowskiego, gdy skończył meldować. Podziękował grzecznym ukłonem i oddalił się. Panie kapitanie, Jabłoński jest niezdrów. Tym razem to Piotrowski informował mnie o stanie kompanii. Jak to? Cóż z nim? Lek pogrążony w malignie, wciąż majaczył o bladej trwodze i o wronach. Medyk mówi, że przyczyną jego słabości jest nadmierny szok wywołany nagłym zjawiskiem. Prowadź mnie. Po raz kolejny tego dnia pokonywałem zapadłe schody. Tym razem wiodły one wśród nieużytkowanych spichlerzy. Przeszliśmy przez kilka pomieszczeń, w których wypoczywali żołnierze. Niektórzy suszyli ubrania, bądź dokonywali ich reparacji. W wielu kotłach bulgotała strawa. Ze względu na niewielkie okna we wnętrzu było dość ciemno. Wreszcie znaleźliśmy się przy leżach Łabońskiego. Pomimo gorączki był wyjątkowo blady, zaś jego ciało władnęły drgawki. Wokół chorego znajdowało się kilkanaście świec, które jakoś nie potrafiły przebić panującego mroku. Wierny żołnierz wyglądał dość mizernie, jednak niespodziewanie rozwarł oczy. Trochę zaniemogłeś, sierżancie, powiedziałem wesołym tonem. W cieple szybko do siebie dojdziesz. Dobry moment wybrałeś na swoją chorobę. Zaśmiałem się na koniec. Wokół są tylko cienie, powiedział grobowym głosem Jabłoński. Wstrygnąłem się. Krążą nad nami jak wrony. Zawładnęły naszymi zmysłami. Są jeszcze strach i blada trwoga. Nic więcej. Znowu potął swoje ciało chorobie, bowiem zamknął oczy. Wycofałem się niezwłocznie z zaciemnionej sali, nie czekałem na słowa medyka. Scena ta zrobiła na mnie spore wrażenie. Jeszcze nie słyszałem, żeby osoba pogrążona w febrze majaczyła w ten sposób. Musiałem zaczerpnąć świeżego powietrza. We wnętrzu zapełnionych obecnie spichlerzy było dość duszno. U podnóży drewnianych budynków napotkałem zimową szarugę. Powoli nastawała gęsta noc. Cóż to się stało Jabłońskiemu, że tak nagle zachorował? Czy mógł zobaczyć coś tak upiornego, że niemal postradał zmysły? Przecież jego podkomendni dostrzegli zgoła zwyczajne obrazy. Zaczął pruszyć lekki śnieg, wszelki ruch na niedoświetlonych uliczkach ostrowa zamarł. Dość dużo dziwnych wypadków zdarzyło się w tej mieścinie. Nazbyt wiele, by można wciąż mówić o zbiegach okoliczności. Nieprzerwanie nosiłem w głowie malowidło czarnych oczu naznaczonych cierpieniem. Czułem, że powinienem odnaleźć tę tajemniczą dziewczynę. Nie patrzyłem, dokąd idę. Nogi same mnie niosły. Przechadzając się wśród zabudowań miasteczka, czułem, jakbym ich nigdy nie widział, a przecież dzisiaj przyjechałem i zdążyłem zobaczyć prawie cały ostrów. Idąc przed siebie, napotykałem jedynie stada wron, które wirowały między płatkami śniegu. Skromne za dnia drewniane czynszówki wydawały mi się teraz strzeliste i złowrogie, jakby zamieszkały przez niepojęte istoty. Zdawałem się być bezradnym wędrowcem w labiryncie bez wyjścia. Czyżby i mnie rozum zawodził? Nagle wyrósł przede mną gmach, którego z pewnością nie widziałem do tej pory. Domyśliłem się bez trudu, co okazało się moim oczom. Zgodnie z opowieściami Landała, dwór Wałdowskich był bardzo zniszczony. Drewniane ściany oplatały gałęzie bluszczu. Kamienne fundamenty oblepiała zielona pleśń. Dom otaczały bezlistne drzewa, które przypominały rozczapieżone szpony. Wśród gęstwiny nocnej dwór sprawiał wyjątkowo upiorne wrażenie. Niebezpiecznie jest tak chadzać po nocy, waszmość. Nie wiadomo, co może kryć się wśród cieni. Odwróciłem się natychmiast. Moje wnętrzności ścisnęły się, gdy usłyszałem lodowaty głos. Przede mną stała piękna i szykowna niewiasta. Odziana była w gustowny czarny płaszcz, wyszywany srebrnymi nićmi. Sięgał do jej kostek, a nawet dalej, gdyż dotykał śniegu. Jej blond włosy upięte były w wysoki kok. Zdecydowanie wyglądała na osobę szlacheckiego pochodzenia. Zapomniałeś, waszmość, języka? Powiedziała znowu. Jej głos przeszywał mnie do szpiku kości. Nie zapomniałem, pani, tylko nie spodziewałem się kogoś spotkać o tej porze, odrzekłem w końcu.
Zatem tym większe dla waszmości zaskoczenie. Cóż tu pana sprowadza? Postanowiłem wybrać się na nocny spacer, nie wiedziałem, co odpowiedzieć na jej pytanie. I nogi przywiodły cię pod dwór naznaczony krwią? Czy to może ciekawość twoja? Odpowiedz mi. Jej blade lica spoglądały na mnie bez uśmiechu. Zupełnie straciłem przy niej wszelką śmiałość. Burmistrz nalegał, abym zajął się dziwnymi wypadkami związanymi z owym domem, choć osobiście nie dowierzam w ich prawdopodobność. Czyżbyś uważał, że rozumem możesz objąć cały świat? Już chciałem odrzec srebrnej pani jakieś słowa, lecz nagle posłyszałem wołanie. Panie kapitanie! Panie kapitanie! Z ciemności wyłaniały się sylwetki Piotrowskiego i innych moich ludzi. Myśleliśmy, że coś się stało niedobrego z panem, powiedział na mój widok Piotrowski. Jak widać, miewam się dobrze. Cóż cię sprowadza, poruczniku? Zapytałem zmarznięty. Jabłoński umarł. Uznałem, że musi pan wiedzieć o tym natychmiast, kapitanie. Nie sądziłem, że ta nagła gorączka jest stanem śmiertelnie poważnym, odpowiedziałem z przejęciem. Żal mi było oddanego żołnierza, który skonał, utraciwszy zmysły. Odwróciłem się, aby pożegnać napotkaną nieznajomą, lecz za moimi plecami nie ujrzałem nikogo. Piotrowski chyba dostrzegł moje zachowanie, bowiem zapytał. Panie kapitanie, źle się pan poczuł? Rozmawiałem tu z pewną niewiastą. Czyś nie widział, w którą stronę poszła? Wciąż rozglądałem się wokół. Wszak musiałeś ją widzieć. Nikogo nie widziałem, panie kapitanie. Stał pan tu zupełnie sam, powiedział nieśmiało Piotrowski. Strzelista ciemność zawirowała mi w oczach, dokładnie jak płatki śniegu i wrony. Liczne wrony, które tańczyły nad nami jak cienie. Tej nocy utraciłem nie tylko wiernego żołnierza, utraciłem także swoją wiarę w potęgę rozumu. Nie pamiętam drogi powrotnej do koszarów. Pamiętam jedynie, że przechadzałem się wśród ruin, wielkich czarnych szczytów. Byłem jak maleńka drobina wobec nieznanego i niepojętego wymiaru. Czy może o tym śniłem? W ten sposób zastanawiałem się następnego ranka. Siedziałem przy otwartym oknie, patrząc na szary krajobraz. Obecnie ostrów wyglądał zupełnie zwyczajnie. Skromna i obskurna zabudowa nie oznaczała się niczym wyjątkowym, zaś mieszkańcy prowadzili swoje normalne życie, które zostaliśmy, wjechawszy do miasteczka. W pewnym momencie coś mnie tknęło. Wśród obdartego tłumu ujrzałem dziewczynę o czarnych oczach. Tak, to niewątpliwie była ona. Niezwłocznie rzuciłem się ku schodom, a po chwili znalazłem się między ciczbą. Rozglądałem się rozpaczliwym wzrokiem, lecz oto znów błysnęła mi jej drobna sylwetka. Wybiegła właśnie w stronę jednej z wąskich uliczek. Pędem przecisnąłem się przez mieszczan i udałem się za nią. Przyspieszyła kroku, lecz mimo to jej wątła postać zaczęła się zwiększać. Wreszcie ją dogoniłem. Nie mogła już biec, odwróciła się z przestrachem i zawołała. Nie czyń mi waś krzywdy. Oczy? Znów je widziałem. Ból, cierpienie, smutek i niezwykła żałość. Tonąłem w czarnej rozpaczy jej spojrzenia. Wreszcie zobaczyłem jej całą sylwetkę. Była ode mnie znacznie niższa. Poszarpane łachmany ledwie wisiały na chudych ramionach. Pofalowane włosy mizernie okalały wyschłe policzki. Obróciłem głowę wokół. Byliśmy na cmentarzu. Jedynymi świadkami naszej rozmowy będą powykrzywiane kamienne nagrobki i karłowate topole. Uspokój się, nic ci się nie stanie. A może jesteś zjawą albo duchem? Jej twarz wykrzywił drobny grymas ironicznego uśmiechu. Nie, waszmość. Jestem takim samym człowiekiem jak i ty, lecz cóż to za życie, które ja wiodę? Widzę, żeś naznaczona męką. Męką? Panie, ja każdego dnia i każdej nocy przechodzę katorgi. Widzę i słyszę wszystko. Dostrzegam codzienne rzesze tułających się zjaw, które nie zostały przepuszczone na tamtą stronę. Krzyczą, wołają o pomoc. Taki jest mój dar. To dar pośredniczenia pomiędzy dwoma brzegami, choć dla mnie jest przekleństwem. Nigdy nie zaznam spokoju. W jej czarnych oczach kipiały tortury. Czyliż jest coś poza naszym rozumnym światem?
Ależ jest, waszmość. Ziemski padł przenikają cienie, które noszą wielką tajemnicę. Jest też wiele innych duchów, które nie potrafią trafić. Urwała na chwilę, nie mogąc odnaleźć słowa. Tam, gdzie powinny się znaleźć, dokończyła cicho. Zatem można nawiązać kontakt z tamtą stroną? Zapytałem niemal szeptem. Dziewczyna ożywiła się natychmiast, potrząsnęła czarnymi włosami i odrzekła. Można, ale nie warto tego czynić. Nie należy igrać z mocami, których zgoła nie pojmujemy, bowiem mogą nas pochłonąć w nieznaną otchłań. Czyli to dlatego mnie ostrzegłeś? Wczoraj byłaś w tłumie. A tyś już był, waszmość, w ratuszu? Nie mieszaj się do historii tego zaklętego dworu. Być może to cienie. Być może to ich sprawka. Czemuż to? Wszak mówiłaś, że niektóre duchy trzeba przeprowadzić na tę drugą stronę. Chciałem jak najwięcej dowiedzieć się od dziewczyny. Zbyt wiele tragedii jest związanych z tym domem, zbyt wiele boleści. Nie znam ich, a jednak je wyczuwam. Nie mieszaj się, waszmość. A jeśli cię nie posłucham? Może dla spokoju umarłych należy rozwikłać tę zagadkę. Widziałem wahanie w jej zachowaniu. Chwilę przestępowała z nogi na nogę, aż wreszcie wyrzekła. Może masz słuszność. Czasem i ja tak myślałam o tej tajemnicy. Przyjdź pod dwór przed północą, po czym szybkimi krokami zaczęła odchodzić ode mnie. Zaczekaj, zawołałem za nią. Jak cię zwoł? Odwróciła się, a ja znów utopiłem się w boleści jej oczu. Nazywają mnie Małgorzatą. Zostałem sam wśród ruin cmentarnych obsypanych śniegiem. Biały puch zaczął właśnie popadywać. Otuliłem się szczelnie oficerskim płaszczem. Na połamanych nagrobkach siedziały wrony. Zacząłem przyzwyczajać się do ich nieustającej obecności. Jakże łatwo zmieniło się moje usposobienie wobec spraw kompanii w ciągu tych kilkunastu godzin. Gdy żołnierze przychodzili składać mi meldunki, zupełnie nie angażowałem się w ich słowa. Wędrowały jakoś obok mnie. Podwładni musieli dostrzec tę moją niezwykłą obojętność, lecz na razie nie dawali tego po sobie oficjalnie poznać. Cały dzień spędziłem gapiąc się przez okno. Ogromnie przeciągały się te chwile. Noc zbliżała się powolnie małymi krokami. Któż wie, co jest po drugiej stronie? Mrok rozszerzył swoje źrenice. Nad miastem zapadła martwa ciemność. Gwiazdy pozbawione były wszelakiej mocy. Na niebie panowała niezmierzalna czerń. To już czas. Znów szedłem upiornymi ulicami miasta, zupełnie mi nieznanego. Puste, powyginane ulice straszyły swym wyobcowaniem. Zastanawiałem się nawet, czy kroczę jeszcze po ziemskim padole. W otchłani nocy ukazywały się groźne kształty dworów wałtowskich. Wiatr huśtał pazurami drzew. Dom zdawał się być opuszczony od lat. Jakie zna tajemnice? Tego zamierzałem się dowiedzieć. Zbliżyłem się do nieodgadnionych ruin. Witaj, waszmość, usłyszałem nieśmiały głos Małgorzaty. Miała ze sobą przewieszony przez ramię płócienny worek. Musimy chyba wejść do środka, aby obrzęd przeprowadzić, dodała jeszcze. Niczego zgoła nie odpowiedziałem na jej stwierdzenie. Skinąłem jedynie głową i razem za nią udałem się w kierunku spróchniałych drzwi. We wnętrzu przywitał nas zapach rozkładu i ciemność. Nieprzenikniona ciemność. Usłyszałem trzask podartej zapałki, a potem ujrzałem rozdygotane dłonie Małgorzaty, które rozpaliły niewielką świeczkę. W towarzystwie małego ognika światła wkroczyliśmy do rozległego pomieszczenia, które niegdyś pełniło funkcję salonu. Małgorzata zaczęła wyjmować z worka długie gromnice. Po chwili w pokoju pojawiło się nieco więcej światła. Mimo wszystko wciąż otaczał nas ocean ciemności. Dziewczyna następnie narysowała na drewnianej podłodze jakieś dziwne znaki, coś na kształt kilku przenikających się kręgów. Na cóż te zawiłości? Zapytałem cicho. Czułem, że nie tylko ja lękam się nieznanego. To wszystko, aby duchy mogły nas dostrzec, zamilkła na chwilę. Gotowyś, waszmość? Gotów, odrzekłem skąpo.
Klęknij zatem tuż od tych świec, kolana i dłonie przytknij do kręgu. Uczyniłem, co nakazała. Niemal natychmiast począłem słyszeć jakieś szepty, kroki i szmery. Małgorzata mówiła wyrazy, ale przestały być dla mnie zrozumiałe. Poczułem dotyk czyichś dłoni na swoich ramionach, mimo że nadal dostrzegałem wątłą sylwetkę dziewczyny. Jednak ciemność wirowała coraz mocniej. Słońce. Po raz pierwszy od dawna widziałem słońce. Błękitne niebo i beztroskie chmury wisiały ponad zadbanym dworem Wałtowskich. Zdawały się to być jakieś inne czasy, wyraźnie wcześniejsze od naszych. Dzieci ubrane w białe sukmany wesoło bawiły się wokół domu. Uśmiechnąłem się na ten widok. Nagle spokojny obraz zmienił się jak potłuczone lustro. Barwy przeminęły, słońce zniknęło, panował tylko krzyk. Jakieś wojsko wieszało na gałęziach drzew płaczące dzieci. Nienaturalnie powyginane ciała kobiet były brutalnie kaleczone przez niezaspokojoną chuć żołnierzy. Krzyczały, lamentowały. Gdy któryś skończył, podrzynał gardło skatowanej niewieście. Pod ścianą domu leżała sterta pomordowanych mężczyzn. Z ciał sączyła się struga krwi. Apokalipsa. Zapadła na chwilę ciemność, lecz znów ujrzałem dwór Wałdowskich, skąpany w ciepłych promieniach słońca. Roześmiani ludzie siedzieli pod drzewami, mieli przed sobą kosze z jedzeniem oraz butelczyny z winem, żartowali, bawili się. Po prostu cieszyli się życiem i znów czarna chmura zakryła niebo, widziałem mękę, istną pożogę. Wojsko tratowało rozpędzonymi końmi uciekających w przerażeniu ludzi. Strach przybierał cielesne oblicze. Rozradowani żołnierze bezlitośnie cieli szablami struchlałe ciała. Dym. Kłęby gęstego dymu. Lamentujący ziemianie zostali przywiązani do drzew. Ogień wił się ostrymi płomieniami. Drzewa płonęły, a wyjący z bólu ludzie wraz z nimi. Ciemność. Na powrót przebłysk słońca jasności beztroski. Wszystko teraz działo się znacznie szybciej. Obraz był mniej ostry. Znowu jakieś wojsko mordowało, paliło i gwałciło. Słyszałem krzyki, słyszałem wrzaski, słyszałem błaganie o litość. Zdawało mi się, że oprawcy mówią po rosyjsku. Wśród targu cierpienia stałem bezsilny. Płakałem wraz z umierającymi. Płakałem wraz z udręczonymi. Pożoga wirowała w moich oczach, aż w końcu zlała się z ciemnością. Nie dostrzegałem już niczego. Wyczułem płaskie i twarde kształty pod moją twarzą. W nozdrza wpadał mi zapach znajomej stęchlizny. Znajdowałem się we dworze. Wreszcie zdołałem otworzyć oczy. Za oknami zdawało się świtać. Świece już dawno zostały wypalone. Małgorzata siedziała naprzeciwko mnie. Ledwie podtrzymywała się na rękach. Wyglądała na skrajnie wyczerpaną. Była upiornie blada. Zwróciła czarny wzrok w moim kierunku. I cóż widziałeś, ważmość? Zapytała słabym głosem. Ujrzałem zagładę. Nie odpowiedziałem od razu. Ujrzałem plagi wojenne. Ów dom jest naznaczony orężną hekatombą. Rzekłem z przestrachem. Jakże to tak? Małgorzata zdawała się nie rozumieć, o czym mówię. Przez ostrów, jak przez cały nasz kraj, przewinęło się wiele klęsk wojennych. Najpierwej najechali Szwedzi, okrutnie rabowali i mordowali ludzi. Ledwie 50 lat później gnębiciele ci powrócili z równie wielką mocą. Nie mieli sobie równych w swych zbrodniach. Pod koniec stulecia zeszłego biliśmy się z moskiewskim caratem o zachowanie wolności. Jednak na próżno były wysiłki nasze. Klęska była nieuchronna. Również i wtedy mordy nie miały końca. Lecz cóż mogło znaczyć owe wizje? Czemuż je widziałem? Pytałem pełny bezradności. Nie wiem, ważmość. To rzecz niepojęta dla ludzkiego umysłu. Pozostaje nam się modlić za prochy zmarłych. Powiedziała niemal bezdźwięcznie Małgorzata. A może to jest ostrzeżenie? Tylko czemu druga strona mówi do nas tak tajemniczo?
błąkającą się duszą nie wolno do nas przemawiać wprost. Nie znam przyczyny ukazania się tych strasznych obrazów, lecz możesz mieć słuszność co do jakiegoś ostrzeżenia. Aczkolwiek istnieją także i zwodnicze cienie. Tymczasem na zewnątrz słychać było jakiś niezwykły gwar, zupełnie niepasujący do małego miasteczka. Natychmiast wstałem, aby przekonać się co do źródła tego zgiełku. Dopiero gdy znalazłem się na nogach, poczułem zmęczenie. Jednak chwilę później wyszedłem z nawiedzonego dworu. Uderzyło w moją twarz mroźne powietrze. Stalowy nieboskłon królował ponad miastem. Dostrzegłem wielu ludzi, którzy biegali w popłochu, jakby miało zaraz nadejść coś złego. Miasto pogrążone było w panice. Podążałem w stronę spichlerzy. Podążałem pośpiesznie w labiryncie strachu. Wreszcie dotarłem pod miejsce skoszarowania. Żołnierze także biegali w popłochu, niektórzy nawet jeszcze nie ubrani. Między lękiem i trwogą wirowały niezliczone stada wron. Miriady czarnego ptactwa gapiły się na przelękłych ludzi. Wreszcie znalazłem Piotrowskiego. Rozpaczliwie podbiegł do mnie i wykrzyknął w hałasie: Mości kapitanie! Moskale! Wszędzie Moskale! Miasto otoczone! Pożoga! Zacisnąłem swoje pięści. Odetchnąłem głęboko zimnym powietrzem, by zagrzmieć piorunowym głosem: Na stanowiska! Gotuj broń! Jeszcze nie umarliśmy! Zaiste. Żyliśmy jeszcze, choć nad miastem zebrały się cienie. Muzyka: Błażej Lindner i Jacek Brzezowski. Czytał Jacek Brzezowski.